Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku, w którym rysuję wasze prace w moim stylu. I w tym odcinku będziemy rysować nie jedną, nie dwie, a trzy prace, więc będę to długo nagrywać i równie długo montować. I bez zbytnego przedłużania, zaczynajmy. Pierwsza osa, jaką narysuję, jest od Natalii. Nazywa się Dolgilquaela. Tak, tutaj macie to imię. Sorry, jak źle to wymawiam. Nazywa się Dolgilquaela. Na ciele ma znamiona piegi, jest dość wysoka i szczupła, ubrana w długą do kostek zieloną sukienkę i sandałkę. We włosy ma wplecione króliki oraz kwiatuszki, a na szyi ma błękitny naszyjnik. Problemem uchu ma kolczyk, jest bardzo delikatna, przyjazna, dobra i uprzejma. Rodzina i przyjaciele są dla niej bardzo ważni, ufna i skromna. Mam nadzieję, że opis jest wyczerpujący i mimo braku całej sylwetki jesteś w stanie ją sobie wyobrazić. PS, bardzo podoba mi się twoja twórczość. Dziękuję bardzo. Tutaj macie, jak wygląda Dolgil. I bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy, rysujmy. Myślę, że główny zarys jest już gotowy. Ona będzie po prostu sobie tak szła i wiecie, jako że ona tam przywiązuje dużą wagę do swojej rodziny i przyjaciół, to ona sobie po prostu macha do tych przyjaciół. Takie siema! W lewej ręce, chyba ta lewa ręka trochę jest za bardzo tak, wyszła tak ona opakowana. A w lewej ręce trzyma koszyk, bo akurat wraca sobie z jakiegoś lasu czy cokolwiek. To takie tatuaże, to wyglądają takie zwykłe zygzaczki. I takie zygzaczki zrobimy. Myślę, że możemy zająć się tłem. W jakich kolorach by ją zrobić? Myślę, że ona na jakiejś wsi mieszka, to by było idealne. Idzie sobie na przykład jakąś łąką albo coś. Może jakieś kamyczki walniemy. A jest git. Możemy zacząć robić postać. Co widziałam, to ona ma całkiem ciemną tą skórę. Próbuję to robić z line artu i na razie wychodzi chyba w miarę. Kolor tej sukienki trochę mi się tutaj gryzie z tym tłem, ale taką sukienkę ma, co mogę powiedzieć. Może jednak dodać jej ten kontur. Ale nie wygląda aż tak źle, tylko brakuje jej trochę jakby kontrastu, mam wrażenie. Wygląda coraz lepiej, ale już mi się nie chce tego robić. Tak szczerze, żeby sobie przerwę i dokończę to kiedy indziej. Także do zobaczenia kiedy indziej. Okej, jestem po kilku dniach przerwy i nie rozumiem, co tu w ogóle się stało. Co ja sobie myślałam w ogóle rysując to? Naprawdę, wygląda to okropnie. Teraz spróbuję to naprawić. Myślę, żeby jednak dodać ten line art. Jej oko wygląda, jakby jej po prostu uciekło. Po prostu nie umiem zrobić tego bez tego line artu, więc poddałam się. Chcę, żeby to, co wyślę, jej się podobało. Co się stało z tą ręką? Co się stało z tymi stopami? To jest za dużo tych falców mi tu wychodzi. Jeden, drugi, tutaj powinien być trzeci. I czwarty. A to co to jest? Czy może tu też zrobimy line art?
nie jest to moja najlepsza praca, ale już zostawmy to tak, jak jest. Wysłałam jej to, ale trochę mi wstyd, że to wysłałam. Wiem, że to nie jest zbyt jakościowa praca, ale macie coś do porównania. Jej OC i moją wersję jej OC. Porównajcie sobie i przechodzimy do kolejnego OC. Następny. Dobra, mamy kolejną ofiarę, znaczy się kolejne OC. I tym razem jest to ocka od Charlotte T. I Charlotte T wysyła mi... Wysłała mi taką OC i dodała do niej opis. Uwaga, opis OC. Hej Kabery, jest to moja OC Emi Kitsune, ma czarne oczy, włosy oraz strasznie bladą skórę. Jest ona oską osobą, która strasznie nie lubi ludzi i woli trzymać się z dala od nich, z wyjątkiem grupy swoich znajomych. Ogólnie ma w sobie mało energii i wolałaby cały dzień spędzać sama w zamkniętym pokoju, mimo tego jest bardzo pracowita i łatwo przyswaja sobie nową wiedzę. Uwielbia lisy i wszystko co fioletowe i kawę. Uwielbia swoje włosy i bardzo denerwuje się, gdy ktoś ich dotyka. O, przynajmniej nie są rozczochrane. Wow, pierwsza ocka z normalnymi włosami, które nie są potargane albo jakieś rozczochrane, albo coś takiego. Ma jeszcze jakiś kolczyk, ale przez to, że ta jakość tego zdjęcia, które dostałam, nie jest zbyt dobra, to niezbyt ogarniam, co tu się dzieje. Coś mi nie pasuje tutaj z tym obojczykiem. On tak nie powinien iść. Krzyżyki, jeszcze jeden tu. Strasznie dużo krzyżyków ma ten z tym swoim designem. Ale podoba mi się ta OC, jest bardzo ładna. Myślę, że mi wyszła. Rysuje mi się ją o wiele lepiej niż tą poprzednią OC. O Jezu, jaką ja mam fryzurę. Ją rysuje mi się zdecydowanie lepiej niż tą poprzednią OC. Z tamtym rysunkiem, nie ukrywając, trochę się jakby męczyłam. Niezbyt chciało mi się go rysować, bo nie wychodziło mi to i to zdecydowanie nie mój styl rysowania. O, co mi się dzieje z tą kamerką? Nic nie mówię, więc przez cały ten odcinek po prostu będę się gibać. Żeby nie było, że co ty robisz i takie duże boby, o mój Boże, ona wygląda jak blablabla. Ona takie ma. Zobaczcie na ten rysunek. Głównym elementem tego rysunku są boby. Ja tutaj po prostu dobrze ją odwzorowuję, tak? Okej, zaczynamy rysowanie jej skóry. Wow, ale mi to idzie, ale muszę się bardziej skupić na pewnych... One potrzebują trochę więcej detali, żeby były bardziej okrągłe. Jej usta są czarne. Coś mi nie gra z jej twarzą. Wyszła jakby taka gruba. Ma super, super długą szyję. Super, super długą szyję. Naprawdę, to jest bardzo długa szyja, ale uznajmy, że to jest jej atut, tak? Tak, taka się urodziła. Miałam narysować jej brwi. Mam nadzieję, że jej się spodoba, bo trochę nad nią siedziałam. I ja jestem z niej w miarę zadowolona. Czekajcie, wyślemy jej to teraz. Współczuję tej poprzedniej dziewczynie, to jest ta poprzednia dziewczyna, która dostała taką pracę. Znaczy, ta praca nie jest jakaś super zła, ale po prostu to nie był mój dzień, żeby coś narysować. No wybacz, tak się... Czasem dzieje. Wysyłanie do mnie OC to jest loteria. Lexi napisała, looks nice. Lexi mi napisała coś takiego. I ma rację. Jak to zrobić, żeby to było proste i szybkie? Aquarius and line art. Lexi approved.
możecie sobie porównać. Tutaj jest moja praca, tutaj jest praca OC Charlotte. Idziemy do kolejnego OC, już ostatniego w tym odcinku. Tak, patrzcie, kogo tu mam. No, kto to tu jest? O, no, kamerka się patrzysz, mądry piesek. Mądry piesek, tak? Na mocy nie było. No, nie dawaj mi buziaszku. Tym razem mamy OC od Amelie. Nazywa się Aizu i wygląda tak. Aizu ma 1,50 m, jest bardzo miłym chłopakiem, ale tak naprawdę nie lubi ludzi. Wyjada miękkie włosy, takie puszyste. Fioletową skórę oraz zielone oczy. Jego cechami jest to, że posiada żółte gałki oczne. Na czole ma jeszcze gwiazdkę o kolorze zielonym. Napisała jeszcze, że jest bardziej uległy w związku. Myślę, że użyję tej cechy akurat do narysowania go. Powiem, co zrobię. Dorysuję mu taką dłoń, jakby tak zakrywał sobie buzię, bo taki jest nieśmiały, huhu. Kurde, na odwrót go narysowałam. Słodziak, on jest taki... To będzie ciekawe, bo on ma fioletową skórę. Nie wiem, jak ja to ucieniuję. Teraz możemy się pobawić w szczegóły. Jak cieniować fioletową skórę? Ma w sobie krew, tak? Więc musi mieć tam jakieś czerwone cienie. Jak go oceniasz? Jest fioletowy. Czemu jest fioletowy? Nie wiem, bo tak wygląda. Czekaj, chcesz zobaczyć? Tak wygląda. Jak go oceniasz? Podobnie. Ładnie? Podobnie. No. Adam powiedział, że wygląda podobnie. Skóra jest skończona, teraz tylko włosy. Nie lubię włosów. Dobra, dorysowałam na szybko takie coś. Uznajmy, że to jest kawałek gwiazdki i że ta gwiazdka tam pod spodem jest. A teraz wysyłamy to tej dziewczynie. O! Wyświetliła! Jestem zmęczona. Nawet nie wiecie, jak długo mi zajęło na nakręcenie tego filmiku. Podoba się. To dobrze. A właśnie, wczoraj mi odpisała też Charlotte T. O Jezu, cudowne to jest. Bardzo mi się podoba. Dziękuję, naprawdę. Najbardziej mi się podoba ta część, kiedy wysyłam to i cieszą się. To jak nagroda za ciężką pracę. Natalia chyba otrzymała najgorszą pracę z tych trzech. Trochę mi szkoda ciebie, Natalia. Tak wygląda praca Amelie. Możecie sobie porównać. A to są wszystkie trzy prace, które dzisiaj narysowałam. Która wam się najbardziej podoba? Mnie osobiście podoba się ta środkowa, ocka od Charlotte. Myślę, że wyszła bardzo ładnie. Bardzo przyjemnie mi się rysowało tego Aizu. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie, żebym narysowała wasze OC, to w opisie macie, jak co zrobić, żebym to zrobiła. Aczkolwiek nie gwarantuję jakości tego rysunku. Napiszcie mi w komentarzach, które wam się najbardziej podoba. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, pa.